Pitagorejczycy uważali, że w kosmosie rozbrzmiewa muzyka. Jej źródłem są ciała niebieskie poruszające się na różnych poziomach. Wokół wiecznego ognia, stanowiącego środek wszechświata. Na rodzaj dźwięków składających się na muzykę kosmiczną wpływ ma szybkość poruszania się wymienionych powyżej ciał niebieskich. Ta zaś zależy od odległości danego ciała od środka układu. Proporcje harmoniczne rządzą muzyką i kosmosem. Pitagorejczycy uważali, że świat jest uporządkowany na każdym poziomie. Porządek widać na niebie, w duszy i w muzyce. Porządek ten odzwierciedlony jest w proporcjach liczbowych, a więc rola mędrca polega na odnalezieniu w przyrodzie harmonii, dzięki której ta przyroda istnieje, i przekazaniu tej harmonii w liczbach. Harmonijny porządek odnaleźć można na każdym szczeblu rzeczywistości, w tym co małe i w tym co wielkie, na ziemi i na niebie. W życiu jednostek i w życiu społeczeństw, w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Ale najwyraźniej widać to w muzyce i w proporcjach liczbowych z nią związanych. Zatem w pewnym sensie kosmiczna muzyka nie ma nic wspólnego z matematyką czy teorią muzyki, lecz pochodzi z głębszego poznania, z głębszego korzenia. Idea tej muzyki wiąże się przede wszystkim z przednaukowym pojęciem porządku, tak zwaną harmonią. Za pomocą liczb próbujemy jedynie tę harmonię opisać. Jesteśmy istotami muzycznymi od zarania ludzkości. Muzyka jest formą komunikacji między ludźmi, między rasami, kulturami. Muzyka otacza nas zewsząd. Nie zawsze traktujemy muzykę w formie leczniczej, ale bardzo często traktujemy jako sztukę albo rozrywkę. A już badania naukowe wykazują, że konkretne pochody dźwięków, konkretne dźwięki potrafią leczyć człowieka i różne schorzenia. Jak już powiedziałam, jesteśmy istotami muzycznymi, a nasza aura wypełniona jest zawieszonymi dźwiękami. To udowodnił i opatentował fizyk i muzyk John Sternheimer, który określił, że człowiek zbudowany jest z częstotliwości muzycznych. To znaczy, że każda część naszego ciała wygrywa jakąś inną melodię. Można powiedzieć, że jesteśmy chodzącą symfonią, która wybrzmiewa pięknie, kiedy jesteśmy zdrowi. Natomiast jeśli jesteśmy chorzy, potrzebujemy nastrojenia. I właśnie nasze ciało jest takim instrumentem. Kiedy fizycy kwantowi odkryli częstotliwości zdrowych narządów i nie tylko, powstały kamertony lecznicze. Kamertony są to takie urządzenia leczniczo-muzyczne, które emitują konkretne częstotliwości zgodne z naszymi tkankami, mięśniami, DNA. Kiedy nasze ciało słyszy te dźwięki, wchodzi z nimi w rezonans. To wywołuje wibracje w komórkach, a ta z kolei doprowadza do samoharmonizacji, do samoregulacji. Wszystko dlatego, że jesteśmy wodą w 90%, a fala dźwiękowa rozchodzi się przecież najlepiej w wodzie. Można powiedzieć, programujemy wodę w naszych organizmach. Kamertony działają wszechstronnie. I w ogóle dźwięk działa wszechstronnie, ponieważ czy wierzymy, czy nie, on nas leczy, on nas uzdrawia. I działa na całą naszą istotę, na ciało, umysł i ducha. Kamertony są też stosowane i dedykowane ludziom głuchoniemu, a zatem nie potrzebujemy słyszeć dźwięku, żeby on nas leczył. Potrzebujemy poczuć wibracje. I czym bardziej jesteśmy zharmonizowani, tym ten dźwięk nas bardziej pracuje i odnajduje te miejsca, które potrzebują uzdrowienia. Zarówno dźwięk, jak i światło przesyła informacje. A kiedy jesteśmy poinformowani, to jesteśmy bezpieczni. I chociaż czasami niektórym się wydaje, że dźwięki światła są czymś innym, to jednak są tym samym. Widziana wibracja światła, słyszalna dźwiękiem. I zarówno jedno i drugie działa na nas leczniczo.
kiedy pozwalamy dźwiękom przenikać nasze ciało, to otwieramy drzwi. I wtedy informacja zawarta w dźwięku dociera do naszego ciała, a nasze ciało odbiera tą częstotliwość i wchodzi z nią w rezonans. Cała muzykoterapia opiera się na tym założeniu, że podobne przyciąga podobne. Jeśli nasza wątroba jest, na przykład wątroba, jest w dysharmonii, coś nam dolega, to wtedy zmienia nieznacznie swoją częstotliwość. Kiedy nasze ciało słyszy częstotliwość zdrowej wątroby, czy pierwotny wzorzec harmoniczny, to zaczyna się harmonizować. A kiedy my zharmonizujemy nasze ciało, to ono wchodzi na zupełnie inny poziom, z którego samo uzdrawianie jest dużo łatwiejsze. Po prostu pomagamy naszemu ciału się zregenerować. W średniowieczu pojęcie niebiańskiej muzyki nie zaginęło. Mówiono także o pieniach bądź śpiewach anielskich. Anioły były obecne przy stwarzaniu świata. Ich śpiew towarzyszył czynnościom Boga. Potem zaś w ten sam sposób wychwalały ono stworzenie. Na tym ich rola we wszechświecie wypełnionym muzyką nie skończyła się. Mimo że liczba aniołów jest nieokreślona, to tworzą zgrane chóry i orkiestry. I to właśnie owe zespoły anielskie miały być wzorem dla chórów, za których sprawą rozbrzmiewał chorał gregoriański bądź ambrozjański. Można powiedzieć, że sednem jest komunikacja. Komunikacja jest pomiędzy głosami, komunikacja jest pomiędzy osobami, które grają na instrumentach, instrumentalistami. To wszystko jest wspólną komunikacją, czy to jest homofoniczna, czy polifoniczna, wzajemne słuchanie. Moje doświadczenie jest takie w nauce, można powiedzieć, w otwieraniu się na swój potencjał głosowy, że nauka śpiewu zaczyna się od rozpoznawania i od uważnego słuchania, doświadczania, sympatycznego słuchania przestrzeni, w której śpiewamy, wsłuchania się w drugą osobę, wsłuchania się w akustykę. Niebywałe jest doświadczanie śpiewu dawnego w dawnych wnętrzach. Dusza świata i muzyka są ze sobą zgodne, twierdził Beocjusz. A jego współcześnie, jak też wiele pokoleń żyjących po nim, uważało, że wszystko, co istnieje, każdy byt, czy to kamień, czy żywa istota, ma własną, charakterystyczną tylko dla siebie muzykę wewnętrzną. Mają więc i dusza ludzka. A ta jest o tyle ważna, że to znaśladowanie jej indywidualnej muzyki, jak i wzorowania się na kosmicznym koncercie, ma być tworzona muzyka liturgiczna, stanowiąca integralny element publicznej formy kultu religijnego, nie będąca jednak jej oprawą muzyczną. Dawne wnętrza również mają swoje tajemnice. Tajemnice budowniczych, tajemnice akustyki i głosu, pewnej kantylacji tekstu, która miała swoją magię akurat w tych wnętrzach. Od czasu, kiedy mam zajęcia, warsztaty, yoga głosu, kiedy pracuję z dźwiękiem i uwalniam emocje dźwiękiem, to zauważam, że ogromne ma znaczenie to, że w ogóle śpiewamy. W ogóle czysty ludzki głos potrafi przeniknąć materię i działa jak laser, jak
precyzyjny kamerton. Jeśli potrafimy wydobyć taki czysty głos z siebie i będziemy na przykład chcieli zharmonizować jakieś nasze narządy, to możemy użyć kamertonu, żeby usłyszeć tę częstotliwość i możemy ten dźwięk śpiewać. Nie musimy go nawet słuchać. On prawdopodobnie, ja tak uważam, działa jeszcze efektywniej, ponieważ jest to dźwięk z naszego ciała. Jest to dźwięk zawsze strojony 432 Hz. Jest to dźwięk, który jest nasz. Jest to nasze narzędzie do samouzdrawiania. I my śpiewając różne dźwięki, masujemy siebie jak od środka, się harmonizujemy. My potrzebujemy bardzo różnego tego pokarmu mistycznego. Potrzebujemy różnorodnego pożywienia. Głos jest potężnym narzędziem. Głos potrafi pokazać nam, jakie przebyliśmy traumy, co się z nami dzieje, czy się boimy, czy mamy w sobie złość. To jest mapa po naszych doświadczeniach. I jeśli się temu dobrze przyjrzymy, zaczniemy pracować z głosem, zaczniemy go uwalniać, to okaże się, że zaczynamy robić różne rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Zaczynamy przestać mówić, śpiewać, kreować, stawać się twórcami własnego życia. Beocjusz skodyfikował muzykę w spójny system trzech wzajemnie odbijających się zwierciadeł. Harmonii kosmicznej, muzyka mundana, harmonii duszy ludzkiej, muzyka humana oraz harmonii w muzyce będącej dziełem człowieka, muzyka instrumentalis. Wzajemnie dostrajamy się do siebie, można powiedzieć, ze swoimi emocjami. Jedna osoba w dobrym nastroju potrafi zarazić grupę osób. Jeden perlisty śmiech potrafi uradować, podnieść wibracje w otoczeniu. Misy zarezonowały ze mną. Uczyniły mnie szczęśliwą. Nie chciało mi się spać przez kilka dni w starym, opuszczonym klasztorze. Przez kilka nocy graliśmy na misach. Śpiewałam do tych mis. To było pierwsze moje doświadczenie z nimi, które spowodowało, że miałam dużo więcej energii, dużo więcej radości i więcej pragnęłam doświadczać tego dźwięku, który przenosił mnie w jakąś inną rzeczywistość. Jego piękno spowodowało inny oddech. A jednocześnie był inny oddech, był inny sposób myślenia, inny sposób odczuwania. Już bowiem przez same swe obroty ciała niebieskie wydają piękne dźwięki, których jednakże nie słyszymy z powodu ich niezwykłej wysokości i długości. Thank you.
Najwyższy Stwórca zbudował wszechświat niczym wielką cytrę, w której zestawił różne struny tak, by wydawały wielorakie, harmoniczne dźwięki. W tej 30-paroletniej praktyce, już nawet nie chcę mówić iluletniej, kiedy sama śpiewam, kiedy też jako pedagog się spotykam ze śpiewem, to nie mam żadnych wątpliwości co do tego i tym się dzielę z innymi, że mamy coś takiego jak optymalny głos. Czyli oprócz naszych jakichś takich technicznych okoliczności warsztatowych mamy intencję taką naprawdę wewnętrzną. Dlaczego śpiewamy? Ta intencja jest bardzo pierwotna, bo czuję, że dostaliśmy śpiewanie, aby sobie tym śpiewem pomagać. To jest taki serwis. Serwis naszego ciała i psychiki. I pomagamy sami sobie, a możemy również pomóc innym, czyli tych, którzy nas słuchają. Warunek jest podstawowy. Intencja tego śpiewu. Kiedy matka z intencją śpiewa dziecku kołysankę, to nie chodzi tam w ogóle o walory estetyczne, chociaż oczywiście też, ale one są konsekwencją intencji. I ta intencja powoduje, że dziecko słysząc głos matki uspokaja się, czuje się bezpieczne. To nie kunszt wokalny, tylko ta intencja przede wszystkim. Ale oczywiście możemy powiedzieć, że matka jest kimś, kogo dziecko czuje, kogo głosu nasłuchuje, ale nie wiemy, na ile to właśnie matki intencja jest tym szczególnym głosem dla dziecka. Jeżeli śpiewamy z tego miejsca, takiego szczerego intencjonalnie, czyli nie robimy tego dla popisów, nie robimy tego żeby się ścigać wokalnie, tylko robimy to z takiej rdzennej intencji nawet potrzeby czy podzielenia się tym śpiewem. Po co to jest? Pewnie dla każdego z nas ta odpowiedź będzie inna i to absolutnie mamy wolność w tym. Ale w mojej przestrzeni, w mojej rzeczywistości jest to bardzo kompatybilne, jak się temu przyglądam od wielu lat. Intencja. Po co śpiewam? Po co wychodzę na scenę? I tutaj na wszelkie konkursy no są taką okolicznością utrudniającą, bo nam się zmienia intencja, bo my chcemy wygrać. Śpiewamy, bo chcemy wygrać. Przekierowanie intencji następuje. To oczywiście estetyka i sam dźwięk również ma swoje działanie. To oczywiście w jakimś zakresie też działa. Ale to dla mnie właśnie intencja jest tą największą mocą, którą mamy w śpiewie.
Na początku było słowo. Zwykliśmy uważać słowo za dźwięk, ale słowo to coś więcej niż dźwięk. Logos to prazasada. Logos to wzajemny stosunek, wzajemna relacja, w której dźwięki wobec siebie przebywają. To tworzy harmonię. Bóg nie może być jednym dźwiękiem, ponieważ jest relacją, ponieważ jest miłością i harmonią musi być akordem.